Kanada. Prowincje rezygnują. Nie chcą tej szczepionki. Kanadyjczycy nie chcą AstraZeneki. Zrezygnowała już połowa prowincji. Połowa prowincji i terytoriów Kanady wycofała się ze stosowania szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca. W czwartek decyzję o zaprzestaniu używania szczepionki AstraZeneca jako pierwszej dawki podjęły Nowy Brunswick, Quebec i Kolumbia Brytyjska, dołączając w ten sposób do Nowej Szkocji, Nowej Fundlandii i Labradoru, i dwóch prowincji, które decyzję podjęły we wtorek, Alberty i Ontario. Przyczyny? Nie tylko zagrzepica. Podczas konferencji prasowej w czwartek dr Howard Nio, który jest zastępcą federalnej naczelnej lekarz kraju, powiedział, że w Kanadzie podano dotychczas 2,3 milionów dawek preparatu AstraZeneca. To ok. 11% wszystkich podanych dawek szczepionek. Dotychczas zidentyfikowano 28 przypadków podejrzenia zagrzepicy, a potwierdzono w badaniach laboratoryjnych 18 z nich. Zmarły 3 osoby. Oficjalne przyczyny zaprzestania używania szczepionki AstraZeneca są różne. W Nowym Brunswicku postanowiono ze względu na ryzyko zagrzepicy stosować tylko drugą dawkę dla osób już zaszczepionych AstraZeneką, a także szczepić te osoby po 55 roku życia, które nie mają jak dotrzeć do punktów szczepień. W Quebec czwartkowy komunikat resortu zdrowia prowincji wskazał, że decyzja wsparta jest rekomendacjami Quebeckiego Komitetu do Spraw Szczepień, a poza tym prowincja nie ma już zapasów AstraZeneki. Komunikat podkreślił, że oczekiwana w przyszłym tygodniu dostawa 148 tysięcy dawek zostanie zarezerwowana dla osób, które już otrzymały pierwszą dawkę tej szczepionki. Kolumbia Brytyjska poinformowała, że nie mając nowych dostaw zarezerwowała pozostałe dawki do wykorzystania w drugim szczepieniu. W środę Nowa Szkocja uznała, że ze względu na nawet nadmiar ostrożności, należy wstrzymać szczepienia AstraZeneca, choć w prowincji nie zanotowano żadnych przypadków zagrzepicy. Premier Nowej Szkocji Ian Rankin wskazał też na rosnącą dostępność szczepionek mRNA i zwrócił się do rządu federalnego o nieprzysyłanie nowych transportów preparatu AstraZeneca. Rząd Nowej Fundlandii i Labradorów wstrzymał użycie AstraZeneki w pierwszej dawce, z wyjątkiem sytuacji, gdy ktoś nie może lub nie chce skorzystać z innych szczepionek. Jak mówiła główna lekarz prowincji dr Janice Fitzgerald, obecnie dostępne fakty wspierają użycie szczepionek mRNA. W miniony wtorek największa kanadyjska prowincja, Ontario, podjęła decyzję o zaprzestaniu podawania preparatu AstraZeneca, wskazując na ryzyko zagrzepicy. Z danych prowincji wynikało, że w ostatnich dniach przypadki zagrzepicy zdarzały się raz na 60 tysięcy podanych dawek. Natomiast w Albercie Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję wskazując na niepewność terminów dostaw szczepionki AstraZeneca. Istniejące zapasy zostaną podane wyłącznie jako druga dawka. Co z drugą dawką? Rządy prowincji czekają obecnie na rekomendacje National Advisory Committee on Immunization NACI, Krajowy Komitet Doradczy do Spraw Szczepionek. Ontario zwróciła się do NACI z pytaniem, czy możliwe jest podawanie szczepionki innego producenta w drugiej dawce. Quebec nie wykluczył podania jako drugiej dawki szczepionki innej niż AstraZeneca, ale Ministerstwo Zdrowia prowincji zwróciło uwagę, że rekomendowane jest stosowanie tego samego preparatu, a według badań zastosowanie innej szczepionki w drugiej dawce może powodować silniejsze skutki uboczne takie jak gorączka czy złe samopoczucie. Z cytowanych w Kanadzie brytyjskich badań wynika, iż ryzyko zagrzepicy przy drugiej dawce AstraZeneca wynosi 1 do miliona. Kanada otrzymała w czwartek transport 655 tysięcy dawek szczepionki AstraZeneca i trwają obecnie rozmowy z prowincjami na temat wielkości dostaw. Rządowy harmonogram podaje, że do końca czerwca 2021 roku Kanada powinna otrzymać jeszcze 1 milionów dawek AstraZeneca, 18 milionów dawek szczepionki Pfizer-BioNTech i od 8 do 10 milionów dawek szczepionki Moderna. Premier Kanady Justin Trudeau mówił we wtorek, że przy obecnym tempie szczepień możliwe będzie lato jednej dawki, jesień po dwóch dawkach i powrót do większej normalności, ale powtórzył, jak ważne jest utrzymanie zasad bezpieczeństwa.
zaś rząd największej prowincji, Ontario, zdecydował w czwartek o przedłużeniu obowiązującego nakazu pozostawania w domu. Mieszkańcy mogą wychodzić z domu tylko po zakupy, do pracy, w sprawach zdrowotnych. Można także uprawiać sport, choć wszystkie na przykład boiska do gry w koszykówkę, pola golfowe są zamknięte, a spotkania z osobami spoza własnego domu zabronione. Nakaz pozostawania w domu miał obowiązywać przez 6 tygodni, do 20 maja, ale został przedłużony, jak to określił premier Ontario Doug Ford, przynajmniej do 2 czerwca.